Cześć, Tomek Popielarczyk, Antweb. Pewnie zastanawiacie się często, jak siedzicie przy komputerze, czy jesteście aktualnie bezpieczni, czy nikt was nie śledzi, czy nie macie jakichś wirusów na kompie, czy nie macie jakiegoś wrzuconego keylogera, malware'u, które by pobierało wasze dane, a niektórzy z was pewnie też padli czasami ofiarą jakiegoś ransomware'u, które na przykład blokowało dostęp do kompa. Czy korzystacie z antywirusów? No, tutaj bywa różnie. Ja przyznaję szczerze, że na niektórych kompach mam, na niektórych kompach nie mam tego antywirusa. We współpracy z firmą F-Secure chcemy wam zaprezentować ich program Safe, który w rankingach, w badaniach skuteczności antywirusów notuje bardzo dobre wyniki, jest bardzo dobrze oceniany. My tutaj pokażemy, jak program się instaluje, jak działa, jak wygląda, jakie możliwości oferuje oraz co możemy dzięki instalacji jego, za jego pomocą zyskać zarówno na komputerze z Windowsem 10, czy z Windowsem 8 akurat w naszym przypadku, jak i smartfonie z Androidem. Na pulpicie mamy ikonkę instalatora programu F-Secure Safe. Ja tu już ją klikam. I tak. Instalator pobiera niezbędne dane. Trwa to chwilę, chociaż no oczywiście będzie uzależnione od prędkości waszego łącza. Docieramy do ekranu logowania, na którym wpisujemy nasz adres e-mail oraz hasło, zakładając oczywiście, że mamy wcześniej konto. My tu już konto wcześniej utworzyliśmy, no i możemy bezpośrednio z tego kreatora kliknąć utwórz konto i to konto utworzymy. Po zalogowaniu możemy tutaj nazwać nasze urządzenie, które będzie wyświetlane w panelu administracyjnym, potem w przeglądarce. W naszym przypadku jest to Windows PC 2. Jak widać, już wcześniej mieliśmy skonfigurowany program. No i ostatnie chwile. Akceptujemy, instalujemy i kreator robi wszystko za nas. Całą magię. Po zakończeniu instalacji widzimy główne okienko F-Secure Safe. Pierwszy ekran to status ochrony naszego komputera. O, tutaj już właśnie dokonano pierwszej analizy. W sieci nie znaleziono żadnych zagrożeń. Tutaj program jeszcze aktualizuje się, sprawdza dostępność jakichś nowych baz itd., itd. Na dole mamy podręczne linki do poszczególnych modułów, do poszczególnych funkcji, jak Safe Search. O, i proszę, tutaj odpaliłem przeglądarkę i przy okazji od razu dorzuciło mi rozszerzenie chroniące przeglądanie. Mamy też przeglądarkę, bezpieczną przeglądarkę dostarczoną przez F-Secure. Możemy z niej korzystać, żeby odwiedzać strony, które nie są w żaden sposób podejrzane. Wyszukiwarka jest napędzana przez Google, przez algorytm i możemy ją oczywiście tutaj ustawić jako wyszukiwarkę domyślną. Wróćmy do programu. Tak, tutaj wyskoczy nam centrum akcji, w którym wyświetlane są wszystkie poszczególne czynności, informacje od programu itd., itd. W tym przypadku mamy akurat informację o odnowieniu subskrypcji, która wygasa za 28 dni, ale jeszcze na przykład możemy włączyć aplikację F-Secure Safe Search, którą przed chwilą włączyłem. O tak, zainstaluję pasek narzędzi. Czyli on jest zainstalowany i można dodać F-Secure jako dostawcę wyszukiwania. Ok, czyli to mamy załatwione. Przejdźmy do panelu z narzędziami. Tutaj mamy opcje dotyczące skanowania wirusów. Możemy skanować nasz komputer w pełni, skanować w jakiś tam sposób wybiórczy. Są też narzędzia do czyszczenia. I proszę. Wykrywa jakieś tam inne, bardziej zaawansowane, jak tutaj tłumaczy komunikat, typy wirusów. Na razie tego nie będziemy robić. Zakładam, że mam czysty komputer. Możemy zmienić oczywiście ustawienie skanowania i wyświetlić ostatni raport. Jeżeli chcemy zmienić ustawienia, tutaj przechodzimy do panelu z dwiema sekcjami, nawigacją oraz głównymi okienkami. Tutaj modyfikujemy skanowanie ręczne, w jaki sposób ma działać, czy ma używać zaawansowanej heurystyki, czy może tylko skanować w oparciu o bazy. Możemy zaplanować skanowanie, jest algorytm, harmonogram, według którego możemy na przykład ustawić skanowanie w każdą niedzielę po północy. Oczywiście aktualizację baz danych, to jest w tej chwili oczekiwanie. Jest też filtr antyspamowy, on się integruje, o ile dobrze kojarzę, tylko z desktopowymi programami. Podczas systemu Windows, Microsoft Outlook, Thunderbird, Eudora i Opera. Jest zapora, DeepGuard, czyli
analizowanie naszych działań, analizowanie zachowania aplikacji i w oparciu o to wyświetlanie komunikatów, że mogą być one potencjalnie szkodliwe dla naszego komputera. No i standardowa ochrona antywirusowa. Uprawnienia aplikacji, czyli kolejna ciekawa sekcja. Tutaj możemy zarządzać aplikacjami, które są monitorowane przez funkcję DeepGuard i przyznawać im czy usuwać jakieś konkretne uprawnienia dostępu. Wracamy, kwarantanna, nikomu tłumaczyć nie trzeba, każdy antywirus posiada kwarantannę. Tutaj w tej kwarantannie są wyświetlane różnego rodzaju wirusy, tutaj widać, już tam coś się wyświetliło. Oprogramowanie szpiegujące lub ryzykowne oprogramowanie. Ustawienia zapory, tutaj już byliśmy, dostępność aktualizacji i możemy oczywiście wyłączyć wszystkie funkcje zabezpieczeń, co zakończy się następująco. Windows już krzyczy, że nie mamy żadnej ochrony. Dobra, wracamy do F-Secure'a. I tak, i od razu po kliknięciu w ikonkę w zasobniku wszystkie funkcje są od razu aktywowane. Są statystyki nam pokazują, ile plików zostało przeskanowanych, ile aplikacji zostało przeanalizowanych, ile z tych wszystkich naszych programów, plików, aplikacji było wyczyszczonych, zablokowanych lub szkodliwych. Tutaj warto tu zaglądać, żeby zobaczyć, na ile program jest skuteczny, na co nam pozwolił i jak nam pomógł. I jeszcze zasobnik. Tutaj mamy bezpośredni odnośnik do wspomnianego centrum akcji. Możemy sprawdzić dostępność aktualizacji, a także aktywować tryb gier, który zminimalizuje działanie, ograniczy mocno działanie F-Secure Save w taki sposób, żeby nie wpływało ono na wydajność naszego komputera i pozwalało na względnie komfortową rozgrywkę. Tak, no i pozostałe okienka to już raczej takie detale i dodatki. Jak widać, interfejs F-Secure jest bardzo prosty, jest dość minimalistyczny, ograniczony, nie ma tutaj żadnych wodotrysków. Niektórzy producenci się silą na jakieś rozbudowane okienka, na jakieś panele, animacje, jeszcze jakieś inne dodatki. Tutaj jest prostota, jest właściwie wszystko to, co niezbędne i żadnych innych dodatków. Tutaj jeszcze możemy na chwilę zerknąć, jak to się ma do pamięci RAM. Zakładam, że wygląda to nieźle. Samo okienko tutaj 25 MB, ale chodzi nam o procesy. Czy on tutaj gdzieś się znajdzie? Tak, jest kilka procesów. No w sumie jest kilka procesów, one się składają na około 10 MB, jeżeli dobrze patrzę, na oko mniej więcej. No może nawet więcej. Kilkanaście MB w sumie zajmują procesy F-Secure w pamięci RAM. Czyli wygląda to naprawdę fajnie. Przy czym no oczywiście nie trzeba tego brać jako pewnik, bo to jest tylko spojrzenie takie na program tuż po zainstalowaniu. Podczas pracy, podczas skanowania będzie on na pewno pobierał nieco, zajmował nieco więcej tej pamięci. Do dyspozycji oddano nam również aplikację dla Androida, którą możemy zainstalować na tablecie lub smartfonie. Interfejs, czy generalnie stylistyka jej, jest bardzo podobna do tej desktopowej, ale oferuje ona zupełnie inne funkcje. Jest oczywiście antywirus, który skanuje nasze pliki, naszą zawartość naszego urządzenia pod kątem szkodliwych programów, czy złośliwego oprogramowania. Jest lokalizator, który pozwala nam zdalnie znaleźć nasze urządzenie, zablokować je zdalnie, czy nawet wyczyścić. Mamy również menedżer prywatności aplikacji, który wskazuje aplikacje, które żądają dostępu do zbyt wielu naszych danych. Ponadto narzędzia do kontroli rodzicielskiej, co się przyda, gdy z naszego tabletu czy smartfona korzystają najmłodsi. Blokada połączeń, która pozwala zablokować wybrane numery przed kontaktowaniem się z nami. System bezpiecznego przeglądania, który już znamy z desktopów, który informuje nas o stronach potencjalnie szkodliwych w wynikach wyszukiwania. No i oczywiście statystyka, która pokazuje, ile wykryto problemów, ile zablokowano stron internetowych czy aplikacji. Warto zwrócić uwagę na to, że proces tworzenia konta F-Secure na smartfonie jest bardzo prosty. Po zainstalowaniu aplikacji wystarczy, że zaakceptujemy regulamin, wybieramy opcję tworzymy konto. Tu chwilkę musimy czekać i wprowadzamy nasze dane. Po utworzeniu konta nazywamy nasze urządzenie i przechodzimy dalej. Następuje przygotowanie naszego konta, naszej subskrypcji. To jest to 31 dni do konta. Warto dodać, że licencję naszego urządzenia możemy po zakupieniu pełnej wersji F-Secure Save możemy swobodnie przenosić między różnymi urządzeniami, czyli między smartfonem, między tabletem. Jest to bardzo proste. Co istotne, nasz kod możemy otrzymywać szybko wiadomością SMS. To samo było również w przypadku wersji desktopowej, gdzie klucz licencyjny mógł być zaszyty w linku, dzięki czemu użytkownik pobierał od razu pełną wersję programu razem z licencją, którą zakupił i nie
nie musiał się martwić niczym więcej. Trzeba przy tym zaznaczyć, że warto chronić nasze urządzenia mobilne. Popularność Androida sprawia, że powstaje coraz więcej różnego rodzaju rozwiązań, aplikacji, stron www, które w jakiś sposób próbują wyłudzić informacje na nasz temat, a to sprawia, że później te osobiste dane, newralgiczne dane trafiają do spamerów, do cyberprzestępców, czy wręcz nawet do reklamodawców, którzy na ich podstawie mogą spersonalizować przekaz reklamowy. Rozwiązania typu F-Secure Safe w jakimś stopniu pozwalają ograniczyć ten proceder i poczuć nam się bezpieczniej. Za roczną subskrypcję F-Secure musimy zapłacić 89 zł. Licencja na 5 urządzeń, którą doceniają małe firmy lub duże rodziny, to wydatek rzędu 199 zł. W zamian otrzymujemy program, który dostarczy nam szereg różnego rodzaju rozwiązań i modułów, które chronią naszą prywatność oraz bezpieczeństwo. Antywirus, antimalware, filtr antyspamowy, zapora oraz wtyczki do przeglądarki, które wskazują strony potencjalnie szkodliwe, potencjalnie zagrażające naszemu bezpieczeństwu czy prywatności. Program wygląda fajnie, jest prosty, banalny, intuicyjny i generalnie trudno się tutaj w nim pogubić. Wygląda to bardzo przyzwoicie, a w dodatku jeszcze nie zajmuje zbyt wiele w pamięci systemowej. Więc jeżeli szukacie ciekawego oprogramowania antywirusowego, warto zdecydowanie zwrócić uwagę na rozwiązanie F-Secure.